Raz. Dzień dobry, witam wszystkich na proteście w obronie internetu. Sprzeciwiamy się wobec dyrektywy unijnej o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Ten protest jest kontynuacją protestów, które odbyły się pod koniec czerwca. Raz, dobrze, działa. Przypominam, że jesteśmy za całkowitym odrzuceniem dyrektywy. Zagrożenia, jakie wypływają z dyrektywy, to przede wszystkim dwa kontrowersyjne artykuły, najbardziej kontrowersyjne, czyli artykuł 11 oraz artykuł 13. Artykuł 11 mówi o obowiązkowych opłatach za udostępnianie krótkich fragmentów treści. Artykuł 13 mówi o obowiązkowej filtracji treści zamieszczanych na platformach przez właścicieli platform. Kontrowersyjny jest również artykuł 3, który zagraża bezpośrednio branży, która jest związana z badaniem sztucznej inteligencji. Przypomnę, że protesty, które odbyły się w całej Polsce, przyniosły oczekiwany skutek i 5 lipca Parlament Europejski odrzucił projekt dyrektywy. Dla przypomnienia, 278 posłów głosowało za przyjęciem poprawek. 318 opowiedziało się za ich odrzuceniem. 31 osób wstrzymało się od głosu. W głosowaniu nad reformą wzięło udział 42 z 51 polskich przedstawicieli. 3 europosłów wstrzymało się od głosu. Przypomnę, wstrzymali się od głosu Bogdan Zdrojewski i Bogdan Wenta z Platformy Obywatelskiej oraz Bogusław Liberacki z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 12 września parlament będzie ponownie głosował nad projektem. Proszę ratować rolę. Dziękuję. Teraz poproszę o głos prezesa Fundacji Akademia Patriotów, jednego ze współorganizatorów dzisiejszego wydarzenia, który opowie o konsekwencjach dyrektywy. Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, to co zrobiliśmy pod koniec czerwca, to była wygrana tylko bitwa. Wojna jeszcze trwa. A to, co ma się stać 12 września, proszę Państwa, to też nie będzie koniec. Nawet jeżeli ta dyrektywa nie przejdzie, to będą na pewno ponawiane próby wprowadzenia tych przepisów innymi kanałami. Proszę Państwa, jesteśmy w rękach grupy ludzi, którzy inaczej jak my postrzegają świat. Totalna kontrola, inwigilacja, to im bardzo odpowiada. Armie biurokratów, dobrze wynagradzanych, no i ten lud pracujący. Proszę Państwa, tak się składa, że jestem właścicielem praw autorskich. Prawie 2000 wzorów. Sprzedajemy to niemalże na całym świecie. A od wielu lat nasze wyroby są regularnie kopiowane. Ktoś pewno powie w Chinach. Nie, proszę Państwa. Nasze wyroby są kopiowane w Niemczech, w Holandii, w Anglii, w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, i nasza walka z tymi, którzy kopiują, polega na tym, że my w procesach cywilnych po prostu staramy się dochodzić swoich praw. Nie rozumiem, jak to się stało, że nagle powstaje grupa uprzywilejowanych osób, których są artyści, muzycy i o ich sprawy, o pieniądze dla nich, bo tak trzeba powiedzieć, zabiega cały Parlament Europejski, proszę Państwa, i stanowi się prawo przeciwko wszystkim. Szanowni Państwo, Parlament Europejski to ludzie, którzy potrafili przegłosować, że ślimak jest rybą, proszę Państwa, że marchewka jest owocem,
A ostatnio, proszę Państwa, udzielili dotacji człowiekowi, który wystąpił o dotację na budowę domków z piasku i otrzymał te pieniądze. Proszę Państwa, musimy patrzeć na łapki tych nierozsądnych ludzi. I będziemy się im przyglądać nie tylko teraz, po tym głosowaniu 12, ale cały czas. Oni muszą czuć nasz oddech z tyłu. Dziękuję bardzo. Raz. Dziękuję bardzo. Chciałabym zaznaczyć, że my jako tutaj środowisko nie jesteśmy za piractwem sieci. Uważamy, że za każdą pracę należy się godziwe wynagrodzenie. Również za pracę twórczą. Nie jesteśmy również za tym, że jedyny artysta wiarygodny to artysta głodny. Natomiast musimy zapamiętać jedną rzecz. Ta dyrektywa nie dotyczy muzyków. Ta dyrektywa dotyczy nas wszystkich, dotyczy zwykłych użytkowników sieci, dotyczy przedsiębiorców, małe firmy, małych wydawców, startupy. I to jest kluczowe. Dlatego nie można wykorzystywać całej dyrektywy, która w wielu punktach jest szkodliwa dla własnych, drobnych interesów. Musimy patrzeć na to szerzej. Teraz poproszę o zabranie głosu przedstawiciela Kukiz 15, Iwo Matecki. Prosimy. Słuchajcie, ja bym chciał powiedzieć krótko o tym, dlaczego to wszystko się dzieje, przynajmniej w moim przekonaniu. Myślę, że jak wszyscy tu stoimy, możemy sobie powiedzieć, że to olbrzymie koncerny medialne, ogólnoeuropejskie walczą po prostu z wolnością słowa w internecie. Chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli ten stan rzeczy, bo większość z nas, którzy tu stoimy, wiemy, jak wyglądały lata 90., jak wyglądały lata przed internetem. A wyglądały w taki sposób, że te największe grupy medialne absolutnie zawłaszczyły sobie całą przestrzeń, zawłaszczyły sobie przekonanie ludzi do tego, co jest prawdą. Jak się mówiło o Magdalence, to nic takiego nie było, to była nieprawda. Jeżeli się mówiło o rzeczach, które były oczywiste dla niektórych, porównywało się nas do jakichś idiotów, mieszało się nas z błotem, to dzięki internetowi odzyskaliśmy tak naprawdę władzę nad własnym krajem. I w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której po prostu tę władzę znowu zaczynamy tracić, próbują nam ją zabrać. I to dlatego jest tak bardzo ważne, że jest bardzo prawdopodobne, że my wrócimy do status quo sprzed 20 lat. I będzie to sytuacja tragiczna, dlatego naprawdę musimy zrobić wszystko, żeby nam się po prostu nie powtórzyły te czasy, które były najzwyczajniej w świecie okropne, były zakłamane, były nieprawdziwe. Dziękuję bardzo. Zapraszam Magdalenę Zgwińską, przedstawicielkę Klubu Młodych Kukiz 15. Dzień dobry. Na początek muszę Państwu powiedzieć, że nie jestem dobrym mówcą. I być może nie powiem dzisiaj nic nowego, ale jestem użytkownikiem internetu, tak jak każdy z nas chyba tutaj zgromadzonych. I dlatego zacznę od tego, że my jako użytkownicy internetu i jako wyborcy w większości nie zgadzamy się z tą dyrektywą i Parlament Europejski doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że się nie zgadzamy. Internet jest właściwie jedyną taką wolnościową przestrzenią dzisiaj i dlatego właśnie rząd chce to zmienić, rządzący chcą to zmienić.
Niektórzy mówią, że ta dyrektywa wcale nie jest taka niebezpieczna, ale tak naprawdę to jest dopiero początek i to jest przygotowywanie sobie gruntu do przyszłych działań, tworzenie narzędzi po to, żeby w przyszłości całkowicie kontrolować też tę przestrzeń internetu. Parlament Europejski chciałby być symbolem demokracji i wolności człowieka, ale tak naprawdę to są tylko pozory. Wszyscy to coraz częściej widzimy. No i ta dyrektywa jest tak naprawdę oszustwem, ponieważ jest niedemokratyczna, jest sprzeczna z wolą większości. Dlatego nie możemy dać sobie wmówić, że jest inaczej. Ona popiera, ona popiera. Dziękuję bardzo. Jeszcze przedstawić jeden przykład. Zespół, młody zespół, kiedyś był młody, teraz już jest dosyć doświadczony, zespół muzyczny, który zaistniał w internecie, tam zdobył sławę. Zdobył ją oczywiście dzięki swojej kreatywności i talentowi, ale nie tylko. Również dzięki temu, że miał prawo wykorzystywać inne dzieła. Jest to zespół pewnie znany Państwu, Nocny Kochanek. Obecnie ma milionowe wyświetlenia. Gdyby nie wolność w internecie, swoboda wymieniania się, a także swoboda przekształcania innych dzieł, nie byłoby go teraz. Właśnie dlatego młode zespoły mają szansę zaistnieć. Dla nich to jest szansa promocji. Ta dyrektywa nie przewiduje czegoś takiego. Ona stawia na tych, którzy mają dostęp do wielkich wytwórni, którzy zgadzają się na to, żeby podpisać cyrograf, a nie na to, żeby starać się o swoich widzów w internecie. A teraz poproszę, aby głos zabrał polski szejk Mateusz Jarosiewicz. Raz. Widać pierwszy raz, czegoś takiego używam. Zwykle mówię po prostu przez telefon, przez internet do ludzi. Tak offline'owo to jest chyba mój drugi raz. Raz chyba pod kancelarią premiera występowałem. Jako jedyny protestujący informatyk w Polsce dołączyłem się do Zielonego Miasteczka i tam przekonywałem rolników, że trzeba cybernetyzować rolnictwo. Chyba takie coś proponowałem. Słuchajcie, no ja tutaj jestem z Wrocławia od zawsze w internecie, od 56 kilobitów modemu, później przez jakieś kablówki, które hakowaliśmy, żeby miało 10 megabitów. Pierwsze pieniądze poważne zrobiłem na piractwie, ja to się już mogę przyznać, już chyba się przedawniło. Pamiętacie nagrywarki za 700 zł, no to tak się przez FTP jakby to działo. Nowe systemy operacyjne, firmy, wiadomo, gry i programy na peceta, aczkolwiek do hurtówki mi się nie udało. Tak dopiero później jako karierę przedsiębiorca zrobiłem, robiąc sieci osiedlowe. No i wiele, wiele lat później jakby jestem tutaj już taki trochę w sędziwym wieku, bo już się klasyfikuję, jakbym w takim startupie pracował, to chyba byłbym za stary, bo to chyba również te siedmioletnie osoby średnio robią. Natomiast jakby mam cały czas ten sentyment i tą świadomość, jaką rolę odegrał w moim życiu jako dla chłopaka, powiedzmy tutaj z Trójkąta, tak śmiejąc się troszeczkę, bo kiedyś to faktycznie było coś, teraz to już tak zunifikowało miasto, że mogłem właśnie dzięki internetowi i zarobić pieniądze i troszkę wyjrzeć na świat, pościągać tych zagranicznych filmów, pograć sobie w gry. No, nie płaciłem co prawda za to, ale dało mi to dodatkowe możliwości. No teraz jakby internet już jest pewnym standardem, dzięki temu cały kraj w zasadzie, wszyscy ludzie mają równiejszy dostęp do edukacji, można sobie jakieś e-kursery zrobić, nauczyć się programowania, grafiki, więcej zarabiać, można swoje usługi sprzedawać, mamy mnóstwo firm informatycznych, które zarabiają kupę kasy pracując po całym świecie, nawet niezależnie od tego, co tutaj w Unii Europejskiej czy w Polsce się dzieje, jakoś to się wszystko spina. No i czemu jakby to teraz mówię, tak? No bo jak zwykle jest walka dobra ze złem, tak? Korporacji z wolnymi ludźmi, no i ta wajcha raz w jedną, raz w drugą stronę się przechyla, no i my musimy dbać, żeby była równowaga między tym wszystkim. Ja akurat tutaj działałem w takim, powiedzmy, zbiorze firm we Wrocławiu informatycznych jako właściciel takiego centrum innowacyjności, kreatywności,
przy Uniwersyteckiej. I my zajmowaliśmy się w zasadzie taką alternatywą właśnie dla takiego korporacyjnego systemu informatycznego, informacyjnego. I gdyby to, co mi zostało z dzieciństwa, czyli to kopiowanie różnych fajnych programów i instalacje nowych systemów wszystkim swoim znajomym, przeniosłem w tej chwili na politykę, tak? Czyli zajmuję się ściąganiem nowych idei z różnych miejsc na świecie, które powstają na gruncie technologicznym albo politycznym, i instalacją ich na przykład przez think tanki, jakieś organizacje, dokumenty, raporty na grunt polski, tak? I teraz pojawiłem się jako polski szejk, awatar na scenie medialnej i politycznej we Wrocławiu. Startując w wyborach na prezydenta w 2023 roku i pod swoim programem wypisałem takie pozycje jak podniesienie budżetu Wrocławia dwukrotnie, zainstalowanie Hyperloopa, gigabitowy internet, administracja na blockchainie itd. itp. Jak gdyby, jeśli byś tak zastanowić, czego byśmy naprawdę chcieli, to nie byłoby to linia nowa tramwaju na Jagodno, tylko byśmy raczej polecieli mocniej. Biorąc pod uwagę, że miasto jest tak naprawdę bardzo istotnym jakby instrumentem gospodarczym, to jest naprawdę potężne przedsiębiorstwo pracujące rocznie 4 miliardami złotych, więc jest o co powalczyć. Dlatego bardzo popieram wszystkie te ugrupowania polityczne, które wybierają się gdzieś do rad miejskich, kandydują na prezydentów. I jako od strony technologicznej, teraz jako taki think tank Smart Cities Polska, będziemy po prostu bardzo wspierać osoby, które gdzieś właśnie startują z programami, które mają na swoich, jakby mają w punkcie programu instalację nowych systemów. I konkretnie jakby sprowadzamy to w tej chwili do inteligentnych miast, czyli Smart City. Więc jeśli gdzieś tam na przykład w Toruniu czy w Warszawie ktoś zaczyna mówić o Smart City, to jak gdyby o to też jakby chodzi, żeby on mówił o tym, że miasta będą działały według programów naszych startupów technologicznych, które my sami będziemy robić, tak? No bo jakby nie ma innego sposobu, jak pozbyć się jakiegoś zagrożenia, jak się zająć tym, czym to zagrożenie jest, tak? Jeśli mówimy, że nam zabierają jakieś platformy, wolność, internet, no to jakby jedyną odpowiedzią służbą nie jest jakby krzyczenie, skłócenie się z tego powodu, tylko robienie własnych po prostu platform do komunikacji. Tylko oczywiście jest bardzo trudny efekt skali do uzyskania, bo to trzeba mieć teraz dużo osób, żeby tam warto było wchodzić, bo inaczej no, jakby startupy się umierają. Natomiast jak działając jako miasto na przykład, żebyśmy zrobili taką alapartię technologiczną, taką nowoczesną albo coś tego typu, że na przykład wszyscy w całym mieście by używali jakiegoś startupu, no to żeby się dało to jakoś rozkręcić, a gdyby kilka różnych funkcjonalności tam upchać, które były rozproszone, na przykład tutaj transport, to jedzenie, to jednego jakiegoś takiego narzędzia i to jest właśnie Smart City, no to nam się robi duża baza i też jakby firmy mogą na tym sobie fajnie egzystować. Obserwuję kątem oka, widzę. Jak to się ma do akta? To się ma jakby bardzo istotnie do akta, że jak mówimy o wolności przepływu informacji, ale jeszcze mógłbym ci tak od razu powiedzieć, jak to się ma do akta, no bo akta i jakby te wszystkie wynalazki europejskie to też jest software w pewnym sensie. Jakby całe prawo i to jak jest legislacja narzucana europejska, lobbingowana, to jest pchanie takiego systemu operacyjnego, takiego wirusa kontrolnego na cały kraj przez słowa po prostu, tak? I przez to, że ludzie wierzą jakby w autorytet instytucji, które to proponują. I jak gdyby cała kwestia z tego, żeby umieć to obrócić, przekształcić tak słowa i stworzyć takie słowne instytucje, programy i pomysły, które mają możliwość przekształcania tamtych programów albo wchodzenia do nich i wiesz, hakowanie ich od środka. To, co na przykład robią na YouTubie, tacy niektórzy, że oni tam na przykład w tym parlamencie coś tam mówią takiego szalonego, no bo oni zakładają, że to w internecie ludzie gdzieś powielają i na przykład tworzą taki obrazek, że to na przykład instytucja jest europejska niepoważna, tak, że to jest jakieś banda pijanych kolesi i to jest jakby takie działanie propagandowe na rzecz osłabienia danej instytucji. I to jest po prostu walka sił. Tak, oni chcą nas osłabić, my powinniśmy ich osłabiać. Oni mają takie środki, my mamy takie środki. Więc jakby ta cała akta to jest jakiś oczywiście wymysł i można wymyślić coś zupełnie innego. Ja na przykład w to nie wierzę, w co nie chcę wierzyć, raczej wierzę w to, co ja kreuję i uważam, że możemy wykreować sobie smak tam akta, tak? Możemy cokolwiek wymyślić takiego i uważać, że to jest ważniejsze niż akta. No taka jest moja odpowiedź, ale operacyjnie to chodzi o technologię, że my nie mamy takiej technologii jeszcze. Na przykład, żeby są teraz pierwsze takie przebiśniegi, że na blockchainie można na przykład muzykę przechowywać, wtedy copyrightsy są jakby przy twórcach, nie ma pośredników. I myślę, że to od tej strony przyjdzie zmiana właśnie, czyli od startupów blockchainowych. To może nie chodzi o tą samą technologię blockchain, chociaż ona jest bardzo istotna, ona też się rozwija, to jeszcze parę lat potrzebuje. Natomiast prawa do dzieł, do firm, do aktywów, do nieruchomości i tak dalej będą gdzieś na rozproszonych bazach danych funkcjonować. I to jest o tyle dobre, że to się porusza ponad krajami. W sensie, jak ktoś to zrobi w jednym miejscu na świecie,
to można sobie to jakby przekopiować, a ponieważ państwa nie mają legislacji i jakby nie nadążają za tym, to można sobie to robić, a poza tym państwa muszą w to wejść, bo jak to nie wejdą, to w ogóle odpadną z wyścigu. Więc teraz jest dobra sytuacja, żeby iść frontem na państwo z nowymi technologiami, tak? I my właśnie to robimy, że bierzemy to, że my potrafimy się tego nauczyć, o tym mówić, wiemy mniej więcej, jak to się układa na świecie i my uczymy rząd, jak to mają robić, bo nie ma jakby innych osób niż takie młode osoby jak my, czy gdzieś tam koło 30, które są w stanie to ogarnąć jakby z innymi, którzy mają tyle samo lat na świecie, którzy to robią. Więc rząd nas tak naprawdę potrzebuje bardziej niż chyba my ich w tej chwili. W tym momencie to nie, bo w tym momencie to, o czym mówisz, to jest margines. A ciebie zawsze się zaczyna od marginesu i te masy, masa jakby społeczna jest zaślepiona, jakby żyje, halucynuje jakieś tam hollywoodzkie produkcje, plus TVP produkcje, bo to jest wszystko manipulacja, tak? To jest jakby tworzenie fikcyjnej iluzji świata, który jest nieprawdziwy, zupełnie nie skierowany na potrzeby takiego Polaczka stworzonego, takiego medialnego. No i to jest bardzo smutne, że ludzie jakby żyją w takich światach, ale ja tak jakby na raz nic na to nie poradzę. Ja po prostu wiem, że potrzebujemy mówić w tej chwili o tym, że nowy system operacyjny jest potrzebny i trzeba zmontować takie narzędzia informatyczne, które zastąpią te, które na przykład mamy za ciężką kasę wynajmowane w tej chwili, tak? Napisałem teraz taki artykuł, on jest dostępny, gdzieś właśnie o tym, jak Microsoft się gdzieś tam lokuje w administracji publicznej, później nie można żadnych dokumentów na przykład używać w kraju, bo jakby nie są kompatybilne. I to są tego typu zagadnienia i powinny być w rządzie, w ogóle w społeczeństwie instytucje, które zajmują się ustalaniem takich rzeczy, czy na przykład korporacje mogą coś takiego robić, czy nie mogą. Więc musimy po prostu reagować adekwatnie, jakby z pełną jakby siłą, suwerennością, tak? Ale to musimy do tego po prostu dojrzeć na każdej płaszczyźnie, finansowej, informatycznej, technologicznej, dyplomatycznej i tak dalej. Więc ja chyba trochę przekroczyłem zagadnienie, ale to jakby korzystam z możliwości, że Kaliszka mi pozwoliła, bo chciałem się nagrać, bo mi się telefon rozładował, a tak to mam jakieś nagranie jakby u was i ten program jakby jest już nagrany, tak? Czyli jakby puściłem taką preinstalkę, która jakby ściąga pełną instalkę, jakby ktoś się zainteresował, to może sobie na przykład znaleźć polskiego szejka albo Wrocław 2023 i tam idzie kampania za 4 lata już, która jakby określa pewne pomysły, które jakby teraz ja poddaję pod dyskusję, żeby naprowadzić właśnie społeczeństwo, media troszeczkę w kierunku, w jakim uważam, że naprawdę kraj czy miasto mogłoby się rozwijać właśnie. Nie z takim ściemnionym w zasadzie, że tutaj nic się nie da zrobić, poza jakimiś kosmetycznymi i tymi, tylko że naprawdę można grube zmiany wprowadzić. Na przykład dzięki temu, że na przykład, nie wiem, jakiś tam Jakubiak robi mocne zmiany w Warszawie w programie, w Łodzi jakiś tam Górski robi zmiany. Tam Medsen robi, w Toruniu robi i przez to, że takie poszczególne osoby robią duże zmiany, to można się nimi zainspirować bardzo szybko. Jak już takie osoby działają w różnych miastach, to one mogą networkować, jakby synergię taką sobie robić, jeśli mają podobne programy, nawet jak są między partiami, tak? Dlatego to jest fajne na to, że jest dużo partii i jakby ja też jestem czymś innym, ale jakby działamy na jednej płaszczyźnie tego, że chcemy mieć fajną technologię, szybką, otwartą, wolną, znaczy szybką bardziej, ale nie taką steroryzowaną tymi unijnymi wynalazkami. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to nieco inne podejście do sprawy. Chciałabym zwrócić się do państwa, jeżeli zgadzacie się z naszym zdaniem, jeżeli jesteście przeciwko dyrektywie, to zapraszam do podpisania petycji do Europosłów, która znajduje się na stronie www.sebiorinternet.eu. Będzie można tam podpisać petycję, która pójdzie do Europosłów, żeby nie zgodzili się podpisać i przyjąć dyrektywy. Uważam, że na koniec możemy jeszcze trochę poskandować, bo zabrakło chyba kilku haseł ważnych. Zaczynamy. Wolne memy, tego chcemy. 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 Cenzurze internetu! Stop! 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 Cenzurze internetu! Dziękuję państwu. Zgromadzenie uważam za zamknięte.